2 listopada miasto ogłosiło przetarg mający na celu wyłonienie operatora lokalnego schroniska dla zwierząt oraz w drugiej części prowadzenie odłowu bezdomnych zwierząt z terenu miasta i kilku okolicznych gmin. Jak czytamy w opublikowanym ogłoszeniu, operator schroniska będzie miał za zadanie sprawowanie opieki nad zwierzętami odłowionymi z terenu miasta Suwałk oraz dostarczonymi z gmin Jeleniewo, Przerośl, Puńsk, Rudka Tartak, Wiżajny, Bakałarzewo, Szypliszki i Sejne. Drugie zadanie to opieka nad bezdomnymi psami i kotami w oparciu o nieruchomość przekazaną przez miasto Suwałki na potrzebę zorganizowania i prowadzenia schroniska. W postępowaniu istotne będą 2 kryteria: cena, której wagę ustalono na 60%, oraz tak zwane kryterium społeczne. W tym przypadku jest to zatrudnienie osób niepełnosprawnych na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W tym samym postępowaniu poszukiwany jest podmiot, który zajmie się odłowem bezdomnych zwierząt oraz wolnożyjących kotów celem dostarczenia ich do wyznaczonych gabinetów weterynaryjnych na zabieg pozbawiający zdolności rozrodczych i po ozdrowieniu odwiezienie zwierzęcia w miejsce jego wcześniejszego bytowania. Przez rok według szacunków ma być przeprowadzonych do 100 takich procedur. Zlecenia odłowu kotów będzie wydawał Wydział Ochrony Środowiska Suwalskiego Ratusza. Przewidywany okres umowy to 1 rok, liczony od 1 stycznia 2023 roku. Oferty można składać do 28 listopada.